Pani Ewo, jak jest z tą samoakceptacją u kobiet, gdy pani tak obserwuje swoje koleżanki, przyjaciółki? Ja nie obserwuję moich koleżanek ani przyjaciółek, powiem szczerze. Nie oceniam, nie naśladuję. Po prostu mi się wydaje, że samoakceptacja polega właśnie na byciu sobą i to jest chyba jedyna recepta i jedyna droga do tego, żeby nie oszaleć, no, żeby nie dążyć do ideałów, które ktoś wyznacza, nie wiadomo dlaczego to nagle ma być ideałem. I bardziej się koncentruję na jakichś wartościach, które dla mnie są wartościami, a nie na tym, że mam mieć, nie wiem, 60 cm w pasie. Miała pani moment w swoim życiu taki, że na przykład nie lubiła pani siebie albo nie akceptowała jakiejś części ciała? Myślę, że są takie momenty, kiedy się dorasta, to się różne rzeczy w sobie nie podobają. Ja zawsze miałam kompleks mojego biustu, bo za szybko mi rósł i potem jednak okazało się, że to jest wartość dodatnia. Zdecydowanie, ale to chyba najlepiej tak właśnie te swoje ewentualne kompleksy przekuwać jako atuty. Bo jeśli jest nastolatką, wiadomo, że to jest coś, no dzieje się coś z ciałem, prawda, że dziewczynka dojrzewa. I potem się okazuje, że to wcale nie jest żadna wada i żadna ta, tylko że to jest akurat tak jest, tak się dzieje. A jakie wartości chciała pani przekazać swojej córce właśnie w związku z tym, żeby siebie akceptować? Tak jak tutaj poruszaliśmy tematy na spotkaniu, że właśnie czasami na przykład dziewczynkom mówi się, żeby się nie zgłaszały, bo będą uważane za zbyt duże prymuski i tak dalej, i tak dalej. Wie pani, moja córka już jest na tyle dorosła, że wszystkie rzeczy i wszystkie uwagi, które mogłam jej przekazać, już jej przekazałam, więc teraz ja już raczej wolę się nie wtrącać w jej życie.